And, Can I to question? Met him Why is and started building businesses and systems that were I thought it was so just beneficial criminals, to everyone please, who interacted cryptocurrency. with them that it said that you achieve enlightenment through business practices. and i'll see you steal so he's the kind of an idol for me so I'm i kind of look to as a metric for success people don't want a third party <laughs> um, but he built a middleman middle as the cars. bank the first i'd rather i want to give vegetables. you a coconut so i don't want to cut out the middleman Partnerem kanału jest grupa Flying Atom oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. W naszych placówkach i sklepie online możesz kupić akcesoria i gadżety związane z kryptowalutami. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy! I Witam tam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix. Dzień dobry, Krypto. Dzisiaj mam wiadomości na 15 lutego 2020 roku. Jest troszeczkę tych wiadomości, muszę Wam przyznać. Piątek myślałem, że tutaj poradzimy sobie z jedną audycją, z newsami. A chętnie bym się zamienił miejscami i zrobiłbym drugą. No ale zobaczymy, dobra, zobaczymy, czy te wszystkie audycje tutaj damy radę wrzucić. A więc. Przejdźmy na koń paprykę. Zobaczmy, co tutaj się dzieje. Bitcoin 10 371 dolarów. Jesteśmy blisko tej granicy 10500. Pamiętajcie, że to nie tylko suma jednego dnia się liczy: to też tygodniowe zamknięcie świecy, to też miesięczne zamknięcie świecy. Więc obyśmy tutaj utrzymali tą cenę i wyszli powyżej 10500. W ostatnich 24 godzinach 1,65% w górę. Market Cap 312 miliardów, 3% w górę. Projekty, które sobie najlepiej poradziły. CWV Chain 12800%. Ciekawe, czy to jest prawdziwa liczba, bo zobaczcie, płynność tu jest naprawdę mała. No Jest milion dolarów wolumenu, ale jeżeli ktoś wszedł w CWV dzień wcześniej, jestem ciekaw, czy jest w stanie po prostu teraz zejść z tych swoich zysków. Dajcie znać, może ktoś z Was akurat. Wszedł, kolejnym na plus jest Fornext 40%, no i jeden dalej mamy Elf 20%. Jeżeli chodzi o projekty, które sobie gorzej poradziły, mamy na pierwszym miejscu Fabric minus 33%. Zobaczcie, w 7 dni już tylko jest 3%, czyli z minus 8,22% po tej informacji z Barceloną, także biorą tutaj ludzie swoje profity no i Teta minus 5,5%. Dzisiaj w audycji porozmawiamy sobie też, dlaczego Steam wzrósł o 15%, to jest ciekawa też informacja. Daily Huddle i przejdźmy do predykcji. jakich mamy Bitcoin i i XRP. Najpierw Josh Roger mówi tutaj nam o tym, jak powinniśmy się w tym momencie zachować. Na pewno jak on się zachowa, bo czy my, my mamy własne przemyślenia. Ale jeżeli zamkniemy my się tutaj powyżej 10 369. Wydaje mi się, że to jest na jednodniowym wykresie, czyli w tym momencie jesteśmy na 10363, troszeczkę mniej. To wtedy widzi tutaj widmo dojścia do 10700, 10900 nawet w Bitcoinie. Ale jeżeli spadniemy do poniżej 10 100, to nawet 9300 tutaj jest celem, gdzie możemy dojść. W takim e przypadku. I dalej dodaję, że Ethereum i XRP może nadal tutaj wzrastać sobie spokojnie, jeżeli Bitcoin będzie kontynuował trend boczny, czyli akumulacja na tych cenach. Wtedy Ethereum i XRP mogą sobie jeszcze świetnie tutaj radzić. Przejdźmy do tej wiadomości, która spowodowała, że Steamit wzrósł o 15%. Nie sprawdzałem Trona przy okazji, ale widzimy, że Steamit ma partnerstwo z Tronem. I prawdopodobnie będzie migrował ze swoimi aplikacjami na sieć Trona. Także widzimy, że Tron w tym przypadku tutaj się rozrasta. Mamy tutaj zaznaczony ekosystem Trona, czyli mamy live streaming, gdzie oczywiście tutaj jest D-Live i PewDiePie też tutaj przeszedł z YouTube'a na oczywiście tą platformę. Nie wiemy, czy naprawdę jeszcze tutaj jest to kontynuowane, bo wiemy, że PewDiePie zrezygnował na jakiś czas z YouTube'a. Było to związane też oczywiście z społecznością, komentarzami mówi, że ma dosyć na pewien okres. Czy to było związane z tym, że też oczywiście przeszedł na D-Live? Nie wiemy na razie. Oprócz czego na Tronie mamy smartfony, czyli ekosystem, który jest tutaj związany z Samsungiem, który też supportuje Trona i jest na aplikacji KeyStore. Oprócz tego mamy też przeglądarkę internetową, która, która jest związana z krypto, i na pewno będą tutaj dodawane płatności Bitcoinem i Tronem. Dajcie znać, o jaką, no czekajcie, może tutaj sobie sprawdzimy jaką przeglądarkę chodzi. A, czyli chodzi o operę, która ma dodatkową wtyczkę supportu dla Bitcoina i. Trona, czyli Opera też tutaj jest związana w pewien sposób z Tronem. Kolejnym podmiotem w tym ekosystemie jest oczywiście BitTorrent, czyli platforma związana z dzieleniem się plikami i oprócz tego mamy oczywiście sekretny projekt krypto, który tutaj nadejdzie. Mamy też giełdę, która jest związana z Polonieksem. także tak tutaj to widzą. W tym momencie na Tronie mamy 800 dapów w tym ekosystemie no i widzimy, że teraz z tymi faktycznie będzie się tutaj przenosił. Jestem ciekaw, czy Voice też będzie przeniesiony na trona, bo wiemy, że coś tam się zadziało na EOSie i nie do końca było to możliwe. Gdzieś tam zeszło to na drugi plan, że nie będzie to tak zrobione, jak miało to być zrobione, ale może tutaj też Voice się przeniesie ze osa, bo wiemy, że i Steamit, i EOS stworzyła to. Ta sama osoba. Dalej na Daily HODL dowiemy się o mm, ogólnym niezrozumieniu tego, czym jest Ethereum 2.0. E, a więc tutaj deweloper wyjaśnia e, thread.ed dokładniej, e, czym tak naprawdę będzie Ethereum 2.0. A więc czego ludzie nie rozumieją? Po pierwsze to jest, że Ethereum 2.0 będzie tutaj wprowadzane w fazach, a nie od razu nagle pojawimy się na. 20 I będzie koegzystował, czyli będzie współpracował dalej z Ethereum 1.0 na pewno przez jakiś krótki czas, jak tutaj zauważa, i na pewno nie będzie tutaj dwóch tokenów, tylko będzie jeden. Właśnie Vaneps tutaj to potwierdza, więc na takiej zasadzie będzie tutaj wprowadzane Ethereum 2.0, chyba czerwiec, ale dobrze pamiętam, tutaj padła data czerwiec, lipiec, powinniśmy się tutaj widzieć razem z Ethereum 2.0 w fazach. Nie od razu, bo przecież wiemy, że tych aplikacji jest naprawdę mnóstwo i to musi koegzystować jakoś tutaj z tym Proof of Stake 2.0 i dają sobie pewnie czas na to, żeby wszystko tutaj odpowiednio wprowadzić. Daily Hodl, tutaj mamy miliardera, czyli współzałożyciela Paypala, Peter Thiel dodaje tutaj nowy podmiot do swojego portfolio, oczywiście nie przejmuje go, tylko go wspiera 30 milionami dolarów. Jest z nim BlockFi. BlockFi jest to firma z New Jersey, która w tym momencie ma około 650 milionów w krypto na swojej platformie. I ma takie kryptowaluty jak Bitcoin, Ethereum, Litecoin i stablecoiny. Oczywiście BlockFi pozwala zarabiać osobom, które przetrzymują tutaj te kryptowaluty u nich i dzięki temu dostają za to profity. Niektórzy zauważają, że troszeczkę to jest nieciekawe pod względem Regulacji, bo nie wiemy tak naprawdę, gdzie te regulacje nas zaprowadzą pod względem oczywiście krypto pożyczek. Ale mamy tutaj od razu stwierdzenie, gdzie był wywiad CNBC Squo z osobą związaną z BlockFi, że jesteśmy regulowanym rynkiem, tak jak firmy fintech, i mamy nasze serwisy i biznesy zarejestrowane na poziomie federalnym, i mamy licencje dotyczące pożyczek i przepływu gotówki, także nie do końca, niektórzy mogą mieć tutaj rację w stosunku do BlockFi, ale najważniejsza informacja jest to, że współzałożyciel Paypala wierzy w ten projekt, a co może za tym iść? Paypal może wprowadzić kryptowaluty w przyszłości. Kolejną wiadomością jest Ripple działa już w 25 krajach, dlatego, że bitcoin.com.pl już przetłumaczył praktycznie tą wiadomość, można sobie tutaj przejść i Sieć przekazów Ripple XRP działa teraz w 25 krajach na świecie. Firma Ripple opublikowała przegląd stanu swojej sieci, w tym nowe szczegóły dotyczące platformy przekazów XRP. Firma twierdzi, że jej sieć banków i instytucji finansowych obejmuje około 70 krajów. Średnio nowy kraj jest dodawany do listy co tydzień. Ripple uważa, że platforma przekazów pieniężnych oparta na XRP będzie rosła z każdym dniem. Firmy, które zdecydują się na wykorzystanie cyfrowych zasobów XRP do przelewania pieniędzy, mogą to zrobić już. 25 państwach. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Meksyk, Filipiny, Francja, Hiszpania, Australia, Irlandia, Islandia, Szwecja, Finlandia, Norwegia, Włochy, Niemcy, Dania, Austria, Czechy, Słowacja, Węgry, Chorwacja, Bułgaria, Łotwa, Estonia, Rumunia i Grecja. Brakuje mi tutaj Polski, ale chyba poprzez Santander, o ile dobrze pamiętam, Polska ma możliwość tutaj zetknięcia się chyba z ryb, o ile dobrze pamiętam, ale widzimy, że ilu krajów jest w tym momencie Ripple. Telegraf i zacieśnia się tutaj walka pomiędzy Ledgerem a Trezorem. Ostatnio nawet za pomocą tweeta i blog postów widzę jedna nacja walczy z drugą. Nie będziemy już tego tłumaczyć. Co jest najważniejsze w Trezorze i Ledgerze to jest to żebyście zawsze mieli swój portfel u siebie żeby on nie zniknął gdzieś nagle. Nawet jak zniknie jesteście w stanie zakupić nowy portfel szybko się zalogować i przesłać dopiero e, gdy ktoś z odpowiednim nastawieniem do tego, może tutaj ewentualnie w jakiś sposób wejść technologicznie w wasze hasła. Ale ile takich osób jest na świecie dzisiaj? Więc to nie jest nawet ważna tutaj, aż tak informacja tylko tyle, że tak jak zgubicie swój portfel z pieniędzmi gdzieś fizycznie, tak samo możecie zgubić portfel tutaj w tym przypadku, bo. Po prostu ktoś będzie miał na tyle wiedzę, żeby w jakiś sposób tutaj wynieść tą informację z tego portfela, Ledgera czy trezora. A tutaj siebie atakujemy nawzajem, a my nie będziemy już tego przekazywać dalej. Zostawię linka dla Was wszystkich, którzy są bardziej tutaj zainteresowani. KonTelegraf, tutaj mamy informację, jak krypto pomaga tutaj na całym świecie grać nielegalnie oczywiście zdaniem, pewnie, rządów e, obstawiać mecze, wazji. Poradzili sobie w tym, z tym problemem w 2013 roku, gdzie było dużo korupcji, obstawiania meczy i opłat za te mecze, czyli czytaj e, koperta, w cudzysłowie, gdzieś tam musiała iść i ktoś musiał wygrać, tak? Poradzili sobie z tym problemem w 2013 roku, wiele osób trafiło do więzienia w Azji, no ale niestety, albo stety, kryptowaluty tutaj dalej pociągnąły ten temat i są o wiele większe teraz te wolumeny niż były wcześniej, więc... W 2018 roku było to około 400 miliardów dolarów, gdzie nawet spoza kontynentu ludzie mogli tutaj e, grać e, i obstawiać mecze: z Chin, z Indii, z Indonezji, z Pakistanu i e, z Bangladeszu. Dlatego tutaj zauważają, że krypto dalej pociągnął ten temat e, może nielegalnego. Obstawiania meczu czy hazardu. Kon Telegraf. Tutaj mamy bardziej informacje dla osób, które nas słuchają ze Stanów Zjednoczonych, a więc Blackfolio, znamy tą aplikację, pozwala nam śledzić nasze portfolio. Można dodać też tam kryptowaluty, które widzimy, gdzie na przykład są w tym momencie albo ile ich mamy. I do tego dochodzi partnerstwo z firmą o nazwie Token dzięki której będziemy mogli w bardzo prosty sposób rozliczyć się z podatkiem w Stanach Zjednoczonych, więc razem tutaj łączą siły do tego, żeby to właśnie opodatkowanie stało się o wiele łatwiejsze. Kto z tego skorzysta? Nie mnie pytajcie, ale po prostu jest taka możliwość. Kontelegraf, kolejna informacja. Tutaj akurat mamy Chiny i co tutaj się dzieje? A więc niektóre firmy z Chin szukają teraz kopalni poza granicami Chin, bitcoina oczywiście. W tym przypadku przenosimy się do krajów latynoamerykańskich, czyli brazylijskiej brazylijsko-paragwajskiej firmy o nazwie CoinPy albo CoinPy, która właśnie kopie bitcoin. To jest jedna z największych farm w tamtym regionie i Chińczycy po prostu chcą tutaj przejąć te kopalnie tylko dlatego, że po pierwsze, nie wiadomo, co tam się dzieje z regulacjami, czyli jak te regulacje będą wyglądać w przyszłości. Także chcą mieć gdzieś tutaj kopalnie poza granicami Chin. Kto jest dokładnie tą grupą, to nie wiemy. Po prostu to jest chińska grupa, która już ma farmy w Chinach. Ale widzimy, że oprócz tego, że mamy koronawirusa, który pewnie też powoduje różne dziwne rzeczy. A oprócz tego mamy regulacje, które jeszcze do końca nie wiadomo, jak będą wyglądały w Chinach. Dlatego tutaj chcą pewnie w taki sposób wyjść na świat z kopalniami Bitcoina, przejmując inne kopalnie. To się dzieje też na normalnym rynku. Wiemy, ile podmiotów Chińczycy już tutaj praktycznie mają pod swoim władaniem. Czemu nie w Bitcoinie? IOHki daje tutaj darowiznę 500 tysięcy dolarów dla Uniwersytetu w Wyoming. Dokładniej tutaj jest Laboratorium Blockchaina. HIOHK jest to firma software'owa, która jest za Cardano czyli wiemy, że oni są związani z projektem Cardano ale widzimy, że y, ogromne ilości pieniędzy ogromne może nie, ale pół miliona dolarów idzie do tego uniwersytetu, żeby jeszcze dalej tutaj działać na blockchainie, więc mamy tutaj nawet profesora Majka Borowczaka i Filipa Slampa, który właśnie zarządza tym researchem blockchainu na tym uniwersytecie. W kolejnej wiadomości czytamy o Tonie Weissie. Do niego dołączył Filp. Filp na jego audycji na YouTubie, także nie wiem, jak mi to umknęło, ale co tutaj się dowiemy. Jeżeli chodzi o tą cenę, na której teraz jesteśmy, Ton to Weiss twierdzi, że to jest No Buy Zone, czyli No Trade Zone. Dokładnie ani Shorty, ani longi, jego zdaniem, bo 10400, 10450. Jeżeli wejdziemy powyżej tej ceny, to będzie o wiele lepsza pozycja na wejście, czyli wiadomo te 10 500, które sobie też ustaliliśmy, ale jeżeli zejdziemy z ceną poniżej 10 tysięcy dolarów, wtedy to może zapoczątkować likwidację longów i 9,5 dolarów będzie idealnym miejscem, na którym się zatrzymie Bitcoin. Bardziej pozytywnie nastawiony do ceny jest filp, -FILP. a więc głównym jego poziomem, na który skupię teraz uwagę, jest wyjście powyżej 11,5 tysiąca. To są poziomy, które na pewno by tutaj widział, jeżeli byśmy wyszli powyżej 11,5 tysiąca, moglibyśmy dojść do 78,6% na Fibonacci, wtedy dojść nawet do tego poziomu 15,5 tysiąca dolarów. No i wtedy oczywiście też mieć tutaj rezystenc i korektę do około 11 tysięcy. Jeżeli nie utrzymiemy tego poziomu, czyli możemy jeszcze nawet dojść tutaj ewentualnie do 9,5, ale to nam pomoże tak naprawdę wejść na tą trampolinę, która nagle pod naszym ciężarem idzie w jedną stronę do tych 9,5 tysiąca, ale chwilę później wyszczeliwuje nas na 11 tysięcy. Taki zdrowy, taka zdrowa korekta w tym przypadku. Cointelegraph i partnerstwo Google z Hederą może oznaczać to, że wygeneruje hashgraph około 1,9 miliarda dolarów do 2024 roku. Czyli to jest niezależny raport z FunStrat. Dokładnie można sobie zobaczyć go tutaj na tej stronie. I że faktycznie tutaj będzie wyglądał ciekawie ten projekt. 36 milionów transakcji od września 2019 roku. Zostało tutaj potwierdzonych. No i tylko dzięki temu partnerstwu, nawet tutaj, Google wychodzi z informacją, że będzie miał tutaj uruchomioną też nodę na headerze na Google Cloud Platformie. Także będzie na pewno wspomagać ten projekt. Dodam linka do tego raportu albo do, do, do tej strony musicie potem odszukać sobie ten raport z Fanstra. Nie tylko Binance jest w Indiach, bo teraz widzimy, że OKEX, czyli Odwieczny rywal Binance pojawi się w Indiach dzięki partnerstwu z jedną z największych giełd w tamtym rejonie: Coin DCX. Dlatego tutaj, oczywiście, dzięki temu partnerstwu, OKEX będzie miał wartość na tym rynku. A co będą tutaj tworzyć, to będzie to giełda kontraktów futures. Coin DCX dzięki temu partnerstwu uruchomi właśnie taką możliwość do 15. RAZY, czyli dźwignia razy 15 na tych kryptowalutach, czyli Bitcoin, Ethereum, XRP, Bitcoin, Cash, Litecoin, Cardano, EOS i Tron. Dokładnie te kryptowaluty będą dostępne na dźwigni w Indiach. Tweety, czyli wiadomości na Twitterze, doszły do dwuletniego all-time high. Chodzi oczywiście o ilość tweetów, czyli ostatni raz w takich rejonach znaleźliśmy się na początku 2018 roku. Roku. Więc no, z Bitcoinem 75 tysięcy. 2 lutego osiągnęliśmy. Więc widzimy, no, ale to był tylko jeden tutaj spike, w takim bądź razie, czy nie wiem, czy to liczyć w takim wypadku, czy nie. Bo jak tutaj patrzę na ten wykres. Oczywiście, wtedy faktycznie poziomy z początku lutego. Teraz trzeba obserwować, czy te Tweety nie spadną. Z drugiej strony, mamy też informację o Google search, gdzie. Tutaj też faktycznie znajdujemy się na poziomach niewidzianych od sierpnia 2018 roku, czyli pomału zainteresowanie ulicy w tym przypadku wzrasta. Decrypt przekazuje nam informację o tym, że użytkownicy, którzy byli za Bitcoin SV, najczęściej przechodzą już na Twecz. Tłecz Twitch to jest aplikacja dostępna na Bitcoin SV, która łączy się tam, wysyłając, powiedzmy, Tweeta, czyli w tym przypadku, Twecha, trzeba zrobić tutaj mikrotransakcje w postaci nie wiem, jednego centa, dwóch centów. Jeżeli ktoś polubi wasz komentarz, czy na przykład będziecie chcieli się podzielić tym komentarzem, gdzieś też trzeba za to zapłacić, powiedzmy, centa czy połowę centa. Zależy, ile to kosztuje. I tutaj w, tym, w tej wiadomości dowiemy się, że właśnie to jest takie miejsce, czy ziemia obiecana ludzi z Bitcoin SV w tym przypadku, że tam właśnie oni sobie działają po tym, jak zostali skrytykowani na Twitterze. Ja powiem Wam szczerze, że nadal widzę osoby na Twitterze, które są związane z Bitcoin SV, ale też widzę osoby związane z Hollywood, które dołączają do Twitcha i osoby, które naprawdę mają po 300-400 tysięcy subskrypcji, więc no to trzeba samemu sobie zrobić research, czy ta platforma jest dla każdego, tak, bo to jest Twitch, który łączy się z platformą Bitcoin SV i będą tutaj rywalizować w mniejszym czy większym stopniu z Twitterem. Tylko, że na Twitterze content należy do Twittera, a na Twitchu content należy do ciebie, bo wtedy zarabiasz praktycznie na każdym Twitchu. Kolejna już informacja, tym razem Tampa Bay Times, to bardziej osoby, które w Stanach Zjednoczonych mieszkają zainteresuje. A więc, jeżeli chodzi o to, co tutaj się wydarzyło, to osoba Chciała wziąć na pokład samolotu 181 tysięcy dolarów w gotówce. Wszystko by tutaj było praktycznie zgodne z prawem, i, i pewnie niektórym się wydaje, że to jest nadal zgodne z prawem, bo to, była, to był wewnętrzny lot. Czyli powiedzmy, ktoś tutaj chciał przylecieć samolotem z Tampy do Cleveland, żeby zakupić paręnaście ciężarówek. Dlatego pracownik dostał gotówkę. Z tą gotówką wszedł na pokład albo nawet nie doszedł, bo oczywiście to znaleźli. Tylko 10 tysięcy można wziąć dolarów w samolocie w Stanach Zjednoczonych. No i 159 tysięcy z tej gotówki zostało przejęte. Reszta została oddana i ta osoba mogła sobie jeszcze raz zamówić lot. Tylko nie wiem po co, jak brakowało około 160 tysięcy dolarów, żeby zakupić ciężarówki. No i do dzisiaj ta sprawa jest nierozwiązana. Firma próbuje udowodnić swoją rację, że to są. Pieniądze po prostu w normalny sposób zarobione, więc widzimy, jak to działa, jeżeli chodzi o samoloty, czy, czy powiedzmy taki sposób transportu. Więc pamiętajcie, żeby nie brać więcej niż 10 tysięcy dolarów, chyba tutaj w Europie jest 10 tysięcy euro na pokład, bo wtedy może być problem i będziecie się tak sądzić, tak jak ta firma, przez kolejne miesiące więc uważajcie na to, nie lepiej sobie kupić tutaj Ledgera, czy nawet przesłać na konto, jeżeli ktoś już na fiatach działa, a krypto nienawidzi, no to wtedy może przecież też zrobić w taki sposób, a tutaj widzimy, że niestety zostały na razie przejęte te pieniądze. Kiedy zostaną oddane, nie wiemy. Decrypt, ciekawa informacja. Jak można dowiedzieć się na temat wzrostów Bitcoina, jeżeli śledzimy na przykład wypowiedzi, które dotyczą słowa Lambo. Jestem ciekaw, jak dochodzą do takich statystyk albo yy, w jaki sposób, ale widzimy, jeżeli chodzi o wypowiedzi na Reddicie z lipca 2017 roku, gdzie padło słowo Lambo, mieliśmy to słowo na największym praktycznie yy, współczynniku w stosunku do tego, co się wydarzało dalej, czyli cena Bitcoina od lipca 2017, pamiętamy, no, szła tylko wyżej. Najniższa liczba tych wypowiedzi związanych z Lambo, czyli z tym tutaj samochodem, pewnie każdy zna. Nie powiem całej nazwy, bo znowuż źle to powiem. Więc widzimy, że najniższa liczba była w październiku 2019 roku, gdzie wtedy faktycznie cena w listopadzie była dużo mniejsza, czyli spadliśmy na 3200 wtedy z Bitcoina. Także jeżeli dużo na się pojawia się wypowiedzi na temat Lambo, może warto wtedy kupić kryptowaluty. Jeżeli bardzo mało, może warto sprzedać. Crypto Globe, jeden z braci Winklevoss na Twitterze dodali informację o tym, że jesteśmy już ponad 24 godziny powyżej 10 tysięcy dolarów, dlatego następnym stopem jest ten tutaj właśnie narysowany księżyc, czyli dzięki temu, że już jesteśmy powyżej 24 godzin, powyżej 10 tysięcy dolarów, takie mamy prognozy. Po prostu te fundamenty są świetne. Przynajmniej ja tak uważam, ale Wy możecie mieć inne zdanie. Brave New Coin zrobił statystyki miesięczne dla XRP Ledgera. Tutaj to fajnie wizualnie wygląda, także osobom, które są zainteresowane projektem XRP, jest link na samym dole opisu. Brave New Coin się zaczyna i zobaczcie sobie, jakie ma statystyki w styczniu. XRP. Stany Zjednoczone a bardziej National Intelligence, czyli wywiad Stanów Zjednoczonych chciałby się dowiedzieć, co się wydarzy na wypadek czarnego łabędzia. Czym jest ten czarny łabędź? A więc jeżeli dolar straci pozycję numer jeden, jako rezerwowa waluta. I o to właśnie proszą i zasponsorowali post doktoro researcher czyli osoba się zajmie tym dokładnie żeby sprecyzować taki raport co może się wydarzyć jeżeli stany zjednoczone stracą tą pozycję o czym może nam to mówić na pewno o tym że taka rzecz może się w przypadku przyszłości wydarzyć jeżeli już researchy takie tutaj wychodzą albo będą chcieli otrzymać taki research to na pewno coś możemy tutaj w tym przypadku wywnioskować co Dajcie znać w komentarzach. YouTube w tym przypadku mówi o Kregu Wrightie, A więc na jego ostatnim blog poście pojawiła się informacja o tym, że prawdopodobnie będzie tutaj sprawa dotycząca CoreCoin i Bitcoin Cash. Czyli kto ma tak naprawdę prawa do Bitcoina, czyli Bitcoin Core i Bitcoin Cash. W wypowiedziach czytamy, że Craig Wright wypowiada się o wiele Przyjemniej niż prawnicy, którzy będą w tym przypadku no, dużo bardziej ostrzy, jeżeli dojdzie do takiej sprawy sądowej. Dalej czytamy, że ludzie, którzy stworzyli inny software albo zrobili alternatywę, wersję, tak naprawdę nie mają prawa do zmiany protokołu na właśnie tym głównym protokole. Tylko dlatego, że on twierdzi, że on stworzył bitcoina i te prawa należą się mu. Oprócz tego, czytamy, że bitcoin nie wzrośnie od 20 do 100 tysięcy dolarów, dlatego że Craig Wright uważa, że tether już nie będzie pompował ceny. Więcej możemy się dowiedzieć w tym artykule. Dodam też linka do tego postu od Craiga Wrighta i tego artykułu, gdzie mówi, że tether już nie będzie pompował ceny. Dlaczego tak uważa? Bo jeżeli Bitcoin dotknie tych poziomów, Craig Wright jest pewny, że ktoś trafi za to do więzienia. Zcash Foundation będzie tutaj planować wesprzeć sieć Tora. Będzie tutaj przeznaczone na to 50 tysięcy dolarów, jeżeli deweloperzy oczywiście wykażą się takimi planami. I wiemy, że Tor to jest anonimowa przeglądarka. W internecie, która gwarantuje anonimowość, maskując adresy IP, i jeżeli sieć może być tutaj zbudowana na wielu poziomach, używając też IP adresów, ale odbijając je w tym samym czasie, jest to po prostu potrzebne do tego, żeby nie sprawdzić danej osoby, czyli identyfikacji danej osoby. I dzięki temu będzie można tutaj dodać skalowalność na torze. Więc będzie się to nazywać Walking Onions Proposal, czyli będziemy tutaj oczywiście działać na tym onion route, o którym mówiliśmy też wcześniej. Więc zobaczymy, czy to im po prostu wyjdzie, czy nie. W Kanadzie pojawi się pierwszy stablecoin na giełdzie Bitfo. Stablecoin, oczywiście, związany z kanadyjskim dolarem. Kład, dokładnie, tak będzie się tutaj nazywał ten stablecoin. Więc widzimy, że stablecoiny nadal są tutaj bardzo popularne. Crypto IQ dodaje kolejną informację o BlockFi. Wiemy, mieliśmy na początku tej audycji o BlockFi troszeczkę więcej, ale wiemy z tego artykułu, co jeszcze tutaj będzie wydane, a więc nowa mobilna aplikacja i karta kredytowa, która będzie zwracała procentowość naszych zakupów, więc dzięki tej nowej aplikacji będzie zintegrowana z kontami bankowymi użytkowników i dzięki temu tej karcie kredytowej ludzie będą mogli zarabiać bitcoiny jako nagrodę, że po prostu tutaj robią te zakupy. Także ciekawa informacja. Trust Notes i albo mam déjà albo już kiedyś czytałem ten temat 2-3 miesiące temu, chyba, że to nie był milion użytkowników, a więc Metamask właśnie teraz ma aby osiągnęła miliona kont czy użytkowników. Także widzimy, że Metamask faktycznie tutaj nadal sobie świetnie radzi. Jeżeli chodzi o portfel desktopowy, czyli ten, który dostępny jest na naszym pulpicie, wychodzą teraz z aplikacją na ios -a. Już niedługo pojawi się ten portfel też na Androidzie, czyli mowa o Flare, dokładnie tym portfelu. Jeżeli używaliście go wcześniej, to wiecie, że supportują takie kryptowaluty jak BTC, Ethereum, Nix i XTZ. Dokładnie więc możecie użyć tego na iOSie, a już niedługo to będzie na Androidzie. Trustnodes wydaje wiadomość o tym, że Lightning Network niestety jest coraz bardziej zcentralizowany. Usunięcie jakichkolwiek hubów może spowodować niestety upadek tej sieci. I to jest ciekawe, bo o tym już mieliśmy audycję w lutym 2019 roku. Zobaczcie jak wyglądają te huby, które tutaj niestety ale są. Porównajcie to do tej audycji. Która została dodana 22 lutego 2019 roku. Czy banki przejęły? To już wiemy, problemy Lightning Network negatywna strona medalu. Dodam linka do tej audycji. Ona trwa tylko 18 minut tylko 1300 wyświetleń. No bo nie mówiliśmy w tej audycji o tym, że Bitcoin wzrośnie do 100 tysięcy dolarów także troszeczkę by było wtedy więcej na pewno. Ale tutaj mówiliśmy o czysto technicznej stronie dlaczego Lightning Network może po prostu się nie powieść bo Powoduje to centralizację. Więc dodam linka, możecie sobie spokojnie sprawdzić. Także my to już wiedzieliśmy rok wcześniej, ale wychodzą teraz właśnie akademickie raporty z europejskich uniwersytetów i niestety tak to wygląda, jak to wygląda. Taki mamy klimat, ale przecież jak nie Lightning Network, to mamy jeszcze Liquid. Po co używać? Bitcoina. Przejdźmy na polskie newsy. Bithub. Wiadomość warta 100 milionów złotych. Fani FC Barcelona zadecydują o codziennych sprawach klubu. Tutaj więcej na ten temat w Bithubie. Bithub. Czy flashcrash na XRP może być okazją na trade życia? Galeria kryptowalutowych... Katastrof cenowych. To będzie ciekawe na pewno, jeżeli sobie wejdziecie. Wiele takich było, na pewno wiele. BitCraft, dalej mamy co się dzieje z AJOTA. Sieć zawieszona w tle atak na portfel Trinity. Także nie wiadomo, jak długo potrwała awaria sieci. Kiedy AJOTA po raz pierwszy poinformowała o ataku 12 lutego, po prostu odradzała użytkownikom otwieranie oraz używanie portfela Trinity. Fakt, że zespół nagle podejmuje bardziej drastyczne działania, może sugerować, że problem może nie zostać rozwiązany za szybko. Więcej zapraszam na ten artykuł. Bitcoin.pele.org, Bitcoin Analiza Techniczna, odcinek 47. Tutaj dowiecie się na temat analizy technicznej. Tokeneo, cztero znaki mówiące o tym, że ten moment należy do Ethereum. Także dla wszystkich, którzy są zainteresowani Ethereum, ważny temat. Tokeneo, dyrektor Koninja Ninja i Dropbit, aresztowany, oskarżony o pranie pieniędzy. Dlaczego doradzamy w zakresie tokenizacji w oparciu o zapisy ustawy, księstwa? Liechtenstein. Komparik, cena BTC porusza się w dwóch cyklach. Obecnie jest fazą dynamicznych wzrostów. Komparik i zagrozi prymatowi bitcoina? Tego nie wiemy. Komparik, musimy zacząć myśleć o cyfrowym dolarze. W USA powraca debata na temat cyfrowego dolara. Niedawno o blockchainie i private coinach wspominał sekretarz skarbu Steven Nusin. Głos zabrali jednak inni urzędnicy i politycy, w tym doradczyni do spraw gospodarczych samego prezydenta. Potrzebujemy cyfrowej waluty, ale raczej aby pomóc zachować prymat dolara na całym świecie. Twierdzi z kolei Judy Shelton, która jest doradcą gospodarczym Trumpa. Zapytana, w jaki sposób chroniłaby dolara jako walutę z rezerwową i jak wpływałoby to na dolara cyfrowego, odpowiedziała portalowi Coindesk. Myślę, że to niezwykle ważna dyskusja i zgadzam się z Twoją oceną. Myślę, że jesteśmy zmuszeni o tym pomyśleć. No, to jest ciekawe. Zmuszeni. To wywiera y, parę nowych tematów, czyli potrzeba jest matką. Wynalazków. Bitcoin.pl Ile osób posiada minimum? 1 BTC, zobaczmy teraz 1 BTC, a więc 633 tysiące adresów, które mają mniej więcej od 1 do 10 BTC, co stanowi jedynie 2,18% wszystkich adresów w sieci. Tylko zawsze o tych statystykach musimy pomyśleć też inaczej. Ile osób na przykład ma od 1 do 10 Bitcoinów na innych adresach? Także mogą to na przykład być trzy osoby w tej statystyce. Także warto sobie o tym też przypominać, ale faktycznie 600 tysięcy adresów ma minimum 1 BTC. Nie jest to związane z osobami na pewno. Dalej przejdźmy do YouTube'a. CryptoDev, a więc analiza projektu Orchid. Kolejnym jest dzienna dawka dyskomfortu ION Open Network 2019-2020 w dużej pigułce Jarząbek, zobaczmy. Rynek przyspiesza rozwiązanie konkursu. Mam nadzieję, że wygrałem. No, inaczej nie może być. Jarząbek. <laughs> Oczywiście żartuję. I Kryptoholik, nowa użyteczność tokena pre. Dlatego, albo dlaczego takie wzrosty na PRE tokenie? No i przejdźmy na komentarze. Monylek, stoicki spokój, Przed snem o tego szawarsalana i mam swoją główną pozycję o tej porze. O, czyli Bitcoin, tak? <laughs> Okej. Okay. Arkadiuszka, dzięki za tłumaczenie i serdecznie pozdrawiam. Nie ma problemu. Mariusz Paw, dzięki Fenio. Knapik i Fenix to najlepsi lektorzy. Kurczę, powiem Ci szczerze, że yy, o, kiedyś myślałem właśnie o, o lektorstwie. Ciekawe, jakby ktoś chciał książkę całą z takim głosem, yy, troszeczkę nie do końca spójnym z językiem polskim, bo czasami mi te słowa uciekają, yy, ale nie jest źle, mi się wydaje. Nie jest źle, Mariusz Paw. Także dzięki dzięki za to. Ale pewnie do tego nie dojdzie, bo Chicago mnie niestety wciągnie do swojego życia. Artur Leśniak, Feniks, zapraszam na kawę w Chicago. O, zobaczcie, dopiero co mówię o Chicago, a tu w Chicago. To jest to, co mi życie ostatnio robi. Cały czas coś się dzieje, coś jest jedno związane z drugim. Słucham cię za każdym razem i szkoda będzie tej przerwy. Artur Jahu, proszę o kontakt. Dobrze, skontaktujemy się. I postaram się, postaram się gdzieś tam Cię odwiedzić, jak już będę. Mike, Hodu jest jakimś rozwiązaniem. Jak ktoś ma kasę i inwestuje 20% bez stresu, korona nigdy nie spadnie. Dokładniej, demon Coinbase Pro schakowało kanał jednego youtubera Rambol. Co to jest Coinbase Pro? No, troszeczkę dziwne, bo Coinbase Pro to jest po prostu giełda. Jak można zhakować kanał jednego youtubera Rambol? czy kanał, czy, czy portfel bardziej? Daj znać, o co dokładnie chodzi. Mateusz Prześwitca. Czy sugerować rank 1 i dbit giełdy w porównaniu do innych z drugiego, czy trzeciego miejsca? Powiem ci, nie słyszałem o tym itbicie, także nie wypowiem się na ten temat. Wiem o co chodzi o, tą, o ten ranking ze wczoraj. Hmm. Ja tylko używam Coinbase'a tak naprawdę. Jeżeli gdzieś tam jeszcze chcę coś dokupić na szybko, to jeszcze powiedzmy coś tam, coś tam dodatkowego jest, ale większość swoich kryptowalut kupiłem poprzez Coinbase, więc. Nie wiem, co mogę Ci innego zaproponować. I byłem na Binance. Z Binance się pożegnałem ze względu na te wszystkie rzeczy, które się dzieją. Na KuCoinie do dzisiaj mam konto, ale też nie wiem, co się wydarzy dalej. Więc. No, Coinbase jest jednak tym takim najlepszym miejscem, gdzie ja kupuję kryptowaluty, a Ty możesz zupełnie inaczej pomyśleć. Dronit Gamer, miło posłuchać Waszmościa podczas nocki. Pozdrawiam. Życzymy miłej pracy. Mam nadzieję, że ta jeszcze audycja załapie się na nockę, bo to jest 4 godziny temu, więc może, może jeszcze zdążysz przesłuchać. Dobrze, szczęśliwo macie wszyscy na weekend. Ja już będę w takim bądź razie kończył. Iwona Chruściel, witaj, witaj. Jest mi przykro, że w marcu nas zostawisz, ale mimo to życzę Ci wszystkiego dobrego. W kwietniu, w kwietniu dodałem. Iwona Kruściel zawsze coś, ale mimo to mam jednak nadzieję, że nowy prowadzący będzie tak samo wspaniały jak ty, a poza tym to dobrego szybko się ludzie przyzwyczajają. Niezależnie od tego wszystkiego, życzę Ci wszystkiego dobrego, byś tylko był zadowolony. No, ja się z wami nie żegnam, na pewno, ale będzie dłuższa przerwa, a prowadzącego nie mam. Także nie wiem, o jakim prowadzącym mówimy. Chyba, że komuś dam dostęp. Ktoś chce poprowadzić dalej, nie ma problemu. Zgłaszajcie swoje głosy nibiańskie i, 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 i jedziemy dalej z tematem. Dobra, w takim razie życzę Wam wspaniałego weekendu, pamiętajcie o tym. No i pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.